W dzisiejszym wideo dowiesz się, dlaczego uważam, że ego jest wręcz konieczne na ścieżce rozwoju. Co możesz zrobić, zamiast próbować je kontrolować, czy też z nim walczyć. I w końcu przykład tego, jak współpracować z ego. Zanim zacznę, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską tworzymy Embrace Your Life. Przestrzeń, w której ludzkim językiem uczymy o rozwoju duchowym. Wiele osób twierdzi, że ego to taki wewnętrzny wróg, z którym trzeba walczyć. Że ta osobowość, do której jesteśmy przywiązani, działająca przeciw nam, powinna być w jakiś sposób kontrolowana albo zwalczana i nawet zniszczona. Tymczasem dzięki ego mogliśmy tak naprawdę przejść przez cały proces naszego rozwoju aż do tego momentu. Kiedy jednak zaczynamy patrzeć na siebie oczami duchowymi, uznajemy, że ego to nie my, to tylko pewna forma, do której byliśmy przywiązani przez lata. To nasza identyfikacja z myślami o tym, kim jesteśmy. Z myślami, które nawet nie są nasze, ale jak mówi Eckhart Tolle, są to myśli zbiorowe, tak zwanego kolektywu, w którym przebywamy, danej społeczności czy kultury. Wiele osób zajmujących się rozwojem duchowym powtarza i pisze, że trzeba się pozbyć ego, żeby połączyć się ze sobą. Dla mnie jest to jednak nadal jakaś forma walki, która kłóci się z duchową naturą i płynącą z niej miłością. Kiedy odejdziemy trochę od ściany i zmienimy perspektywę, dostrzegamy, że przecież już teraz jesteśmy pełnią, nawet jeśli czasem jeszcze nasze ego przejmuje kontrolę. Bo tu nie ma warunków. Pełnią jesteśmy od razu. Po prostu tego nie dostrzegamy. A więc doświadczamy tylko jednej, wybranej formy nas samych. Bliski stał mi się taki koncept tego, że zarówno ego, jak i nasza duchowa natura, nasza dusza, są różnymi formami wyrażania nas samych. To trochę tak, jakbyś patrzyła na siebie jak na radio. Takie radio w całości. Czyli na przykład ego czy duchowa natura to są nasze kanały, do których się dostrajamy. Ale my wciąż jesteśmy całym radiem, całym odbiornikiem, które może emitować różne programy. Możesz więc spędzić całe życie dostrojona do kanału ego lub też przestroić się na inny kanał. Ale nadal wszystkie kanały będą częścią radia. I nie znaczy to, że któryś kanał masz usunąć, ale to, że potrzebujesz się dostrajać, jeśli chcesz doświadczać innych dźwięków, obrazów w życiu i doznań. Nie ma czegoś takiego jak dobra i zła część osobowości. Przecież jeśli źródło stworzyło nas w ten sposób, to mamy doświadczyć ludzkości i przez jakiś czas, aby nauczyć się potrzebnych rzeczy, przeżyć potrzebne doświadczenia, słuchać właśnie kanału ego. Dzięki ego czujemy na przykład pożądanie, które przyciąga do nas różne zdarzenia, a te zdarzenia pomagają nam zrozumieć pewne rzeczy i zyskiwać mądrość. Wszystko to, do czego ego nas prowadzi, jak każda inna rzecz, przychodzi do nas w odpowiednim czasie i miejscu dla odpowiedniego efektu. Ego jak nic innego, jeśli tylko chcemy widzieć, pokazuje nam prawdę o nas. Każde zdarzenie w naszym życiu, w którym reagujemy z automatu, pokazuje nam prawdę o tym, w jakim miejscu jesteśmy. Czy już na przykład uzdrowiliśmy i pokochaliśmy daną cząstkę siebie, czy też jeszcze coś jest tutaj na rzeczy.
I to są dokładnie te momenty, w których zamiast separować się od ego i starać się je kontrolować, możemy z nim współpracować. Prosty przykład. Powiedzmy, że tworzysz jakiś projekt w pracy, wkładasz w niego całe serce, pełne zaangażowanie i dobre intencje. Poświęcasz mu dużo czasu i w końcu jest twój projekt, z którego jesteś dumna. Idziesz powiedzmy do szefowej, czy szefa, czy kogoś, z kim pracujesz i pierwsze co słyszysz to nie, no ale ten projekt w ogóle nie przystaje do naszej jakości. Trzeba poprawić to i to. To musi być na wyższym poziomie. Jaka jest twoja pierwsza reakcja? Ta pierwsza reakcja to może być właśnie informacja od twojego ego. Każda emocja inna niż miłość i wynikające z niej inne wysokowibracyjne emocje ma swoje źródło w ego. I jeśli dana sytuacja szarpie za strunę jakiejś emocji niskowibracyjnej, to znak dla ciebie, że właśnie ta emocja potrzebuje uwagi, uzdrowienia, integracji i transformacji. I jeśli w tej sytuacji ty zareagujesz na przykład tak, że się obrazisz, bo jednak poczujesz się niedoceniona, nie wiem, wyjdziesz, trzaśniesz drzwiami albo powiesz, że w takim razie niech sobie ktoś sam coś robi, to nie tylko przyciągniesz do siebie inną podobną sytuację, w której ego ma pomóc ci zauważyć, co masz do przepracowania, ale właśnie zamiast współpracować z ego w tym momencie, dajesz mu pełne pole do przejęcia kontroli nad swoimi działaniami. A jeśli okej, zauważasz swoją pierwszą reakcję, którą może być taki wewnętrzny nerw, zatrzymasz się na chwilę i w myślach zadajesz sobie pytanie, co to mi pokazuje o mnie? Jeśli szczerze chcesz wiedzieć, to dostaniesz odpowiedź. Ja, będąc ostatnio w podobnej sytuacji, doszukałam się bardzo głęboko ukrytego źródła poczucia braku własnej wartości. Reakcja mojego ego pokazała dobitnie mi samej, że głęboko w sobie wciąż czekam na pełne uznanie przez bliską mi osobę, która zawsze, kiedy byłam dzieckiem, mimo moich starań, dostrzegała te 5%, które można było zrobić lepiej. Ba, nawet teraz jeszcze potrafi wskazać dokładnie jedną rzecz, na którą już nie miałam siły, żeby ją zrobić, mimo tego, że zrobienie ogólnie czegoś dla tej osoby kosztowało mnie bardzo dużo wysiłku, czasu i poświęcenia swoich własnych rzeczy. I dokładnie, kiedy robię coś i wiem, że wkładam w to całe serce, czas, zaangażowanie i efekt końcowy jest przez kogoś oceniany na zasadzie, ale mogłaś lepiej, to kojarzyło mi się to do ostatniego przypadku z tym ciągłym niedostrzeganiem moich wysiłków i brakiem pełnego zadowolenia. I pomimo, że pierwsza automatyczna reakcja w tej sytuacji to była moja obrona i dwa zdania typu ty zawsze mnie oceniasz, tyle pracy na nic, to dosłownie 5 sekund później przekierowałam się na pytanie w myślach, okej, co to mi mówi o mnie? Gdzie tu jest ten haczyk? I dokopałam się do tego, co potrzebowało integracji i przetransformowania. Tak więc, jak widzisz, możesz współpracując z ego dowiedzieć się o sobie bardzo dużo cennych rzeczy. Reakcja ego ma cię pchnąć do rozwoju. Ego reaguje tylko wtedy, kiedy czuje zagrożenie. A zagrożeniem jest zmiana. Wyjście poza stare, wpisane w nas wzorce bezpiecznego życia, w którym chodziło tylko o to, aby przeżyć. Ego stara się na swój sposób zapewnić nam bezpieczeństwo. Z duchowego punktu widzenia jesteśmy już świadomi, że jesteśmy bezpieczni w tu i teraz i nie potrzebujemy do tego przywiązania do starych wzorców czy schematów myślenia i działania. Jednak dzięki temu, jak działa ego, jest ono twoim i moim najwierniejszym pomocnikiem oraz narzędziem w uzdrawianiu emocji i wzorców.
Ale oczywiście, aby odpowiednio używać tego narzędzia, potrzebujesz je poznać i nauczyć się je używać, zamiast uznać je za przestarzałe i niepotrzebne. Celem naszego życia jest przebudzenie i dostrzeżenie naszej prawdziwej natury duchowej oraz rozwój, doświadczanie nowych perspektyw, dokładanie nowych wzorców do zbiorowej świadomości, a nowe jest dla ego przerażające. Kiedy więc dostrzega, że jakaś sytuacja może nas doprowadzić do tego przebudzenia lub wzrostu, stara się strachem o coś wymusić naszą reakcję. Dlatego też zazwyczaj reagujemy na podobne sytuacje w podobny sposób. Ale kiedy jesteśmy świadomi tego właśnie schematu, możemy użyć go do przerwania tego koła i wyjścia z niego. Wystarczy, że zamiast natychmiastowej reakcji zatrzymamy się w sobie i staniemy się obserwatorem, że zadamy sobie pytanie, które naprowadzi nas na rozwiązanie. Kiedy widzisz, że ego zaczyna starać się dowodzić Twoim życiem, spójrz na to jak na możliwość rozwoju i praktykowania działania z serca, a nie wojnę z samą sobą. Zrób z ego sojusznika i kompas w tej podróży. Dziękuję Ci serdecznie, że byłaś ze mną do końca tego nagrania i pamiętaj, jeśli nie chcesz przegapić materiałów tego typu, to polub nasze kanały. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego wideo albo chcesz się czymś z nami podzielić, to śmiało zadaj je w komentarzach. Do zobaczenia.